W dzisiejszym dniu przeprowadzimy wywiad z prezesem Znicza Białopiska Jackiem Jankowskim, w klubie działa od 9 lat. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No to pierwsze pytanie do prezesa. W drużynie jest ogromny kryzys. W ostatnich 5 spotkaniach zawodnicy zdobyli tylko 2 punkty. Po ostatniej długiej rozmowie z zespołem, myśli pan, że w końcu ten klisze pali? Pytanie no na pewno zastanawiające. Myślę, że jeżeli nie teraz, to będzie bardzo ciężko w ogóle odpalić. Natomiast ja uważam, że zespół gra nieźle. Po prostu brakuje szczęścia, brakuje siły. Może w ostatnich minutach drugich połów. Trudno powiedzieć. Rozmawialiśmy dosyć długo na ten temat. I z trenerem, i z zawodnikami. Sami nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie, powiem szczerze. Najbliższy mecz wydaje mi się, że wyjaśni już do końca, co się dzieje. W każdym bądź razie na dzień dzisiejszy nie przewidujemy żadnych zmian, bo istotna zmiana, która niby miałaby być, to zmiana trenera. Na pewno do końca rundy wiosennej, a jednocześnie do końca tego sezonu nie przewidujemy zmiany trenera, czy to będzie dobry wynik, czy będzie zły wynik. Dopiero na koniec sezonu będziemy podsumowywać cały sezon. Następne pytanie. Jakie kroki zostały podjęte, aby podnieść drużynę? Trudno mówić o krokach. Piłkarze sami wiedzą, że chcą wygrywać, wiedzą w jakiej sytuacji są na dzień dzisiejszy. Jest 8 czy 9 zespołów, które walczą o utrzymanie w trzeciej lidze. Kroki to wydaje mi się, że to jest motywacja, sama motywacja zawodników. Zawodnicy, trener, zawodnicy na tej linii. My jako zarząd próbujemy też rozmawiać, ale to po prostu trzeba zagrać. To samo nie przyjdzie na pewno. Jak dowiedziałem się wcześniej, trener Piwko zostaje do końca sezonu. Był temat, by zmienić trenera? Temat, by zmienić trenera na pewno był i jest od dwóch czy trzech meczy na trybunach. Wśród kibic. Natomiast jeżeli chodzi o moją osobę jako prezesa i członków zarządu, którzy są w tym klubie, na dzień dzisiejszy nie było takiej propozycji z tego względu, że zostało nam 10 kolejek i ja jestem przeciwnikiem jakichkolwiek zmian, bo nie wierzę w cuda. W Ekstraklasie są zmiany trenerów i różnie to wychodzi też, natomiast na poziomie trzeciej ligi ja uważam, że chłopcy przepracowali okres zimowy i uważam, że na dzień dzisiejszy to tylko zależy od nich, czy będą wygrywać, będą zdobywać punkty, a jednocześnie utrzymają się w trzeciej lidze, czy nie. Co pan myśli o zachowaniu kibiców na ostatnim meczu z Warią Krajewo? Proszę panów, kibic jest tylko kibicem. Ja szanuję każdego kibica. Natomiast zachowanie kibiców to tak jak mówimy, każdy kibic jest indywidualnością. Przykro jest słyszeć na trybunie, jak jeszcze do niedawna ci kibice, którzy wręcz nosili trenera po wejściu do trzeciej ligi, przy stanie 1-0, tak jakby chociażby w meczu z Warmią Grajewo, wykrzykują, żeby się stąd wynosił, prawda, czy żeby odszedł z klubu. No ale tak jak mówię, to są kibice, to są emocje. Kibice chcieliby, żeby zespół wygrywał. A co najmniej, żeby wygrywał po dobrej grze. Tego brakuje przede wszystkim, brakuje tej dobrej gry w drugich połowach, w ostatnich minutach. I tu jest cały paradoks tego, że jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej. Bo wszystkie mecze na wyjeździe uważam, że chłopcy zagrali nieźle. Natomiast u nas różnie jest z drugą połową. Na stadionie obecnie trwają prace nad zadaszeniem trybuny. W kolejnym etapie planowane jest oświetlenie, a co z budynkiem klubowym? No, dobrze pan stwierdził. Planowane jest zadaszenie, planowane jest oświetlenie. To znaczy, ten etap, o którym zresztą burmistrz wspominał niejednokrotnie nawet na zebraniu, które odbyło się
tam w miesiącu styczniu, czy w lutym na początku, już dokładnie daty nie pamiętam, to po prostu no, do końca czerwca mają być te prace dokończone, które miały być na ten rok przeznaczone. To znaczy zadoszenie trybuny, zegar elektryczny duży, elektroniczny i boisko boczne. Natomiast jest plan na sztuczne oświetlenie takiego typu jak w Łomży. To jest oświetlenie dosyć duże, pozwalające grać i nawet nagrywać transmisję. To jest więcej niż 600 luksów, jeżeli chodzi o światło. No i w końcowym etapie też była rozmowa na temat budynku klubowego. Na dzień dzisiejszy zrobiliśmy remont, zresztą tak jak widać nawet po tym pomieszczeniu. Odremontowaliśmy szatnie, odremontowaliśmy tutaj te pomieszczenia socjalne na 6 sędziów i na dzień dzisiejszy po prostu, żeby się nie wstydzić na województwie, że klub jest w trzeciej lidze. No i powiem szczerze, na zewnątrz to wygląda jeszcze źle, tutaj w środku jest trochę lepiej, ale plany, perspektywiczne plany są na pewno, żeby powstał nowy budynek socjalny, który będzie tam, gdzie było miejsce planowane, tam, gdzie było boisko do koszykówki. A tutaj kiedyś, tylko to trudno powiedzieć kiedy, może 2, może 3 lata. Lepiej planować pomału, to może wyjść. Natomiast jeżeli będziemy za szybko planować, to może się okazać, że za chwilę nic z tego już nie będzie. Nie? To tak jak z zespołem. Zespół jest budowany przez 9 lat i wydaje mi się, że wytrawni kibice i naprawdę ci kibice, którzy są kibicami, potrafią to zrozumieć, że przychodzi taki moment, gdzie trzeba przełykać gorycze porażki. Jest ta czarna seria, ona się u nas w tym momencie zdarzyła i ja piłkarze, trener ubolewamy nad tym, że przychodzą kibice i czują się zawiedzeni, prawda? To jest któraś porażka z rzędu. No tak jak mówię, ani trener, ani piłkarze my nie chcemy przegrywać. A to jest tylko sport, prawda? Także mam nadzieję, że to będzie lepiej. Co się stało z drużyną z czwartej ligi, gdzie ten znicz grał bardzo przyjemnie dla oka? Proszę pana, tak, może nie co się stało z drużyną z czwartej ligi, tylko co się stało, jak żeśmy weszli do trzeciej ligi. Trzecia liga jest to poziom dużo, dużo wyższy, zarówno pod względem organizacyjnym, finansowym, jak i sportowym, przede wszystkim sportowym. Na dzień dzisiejszy w tej lidze naprawdę nie ma kopciuszków, nie ma chłopców do bicia. Widać, jak ta liga jest wyrównana i jaki poziom jest w tej trzeciej lidze. Natomiast w czwartej lidze było dużo lżej. Mieliśmy praktycznie ten sam skład, bo ten skład poza tym, że no tu duże osłabienie. Maciek Kierzynowski, który wyjechał, bo Maciek naprawdę potrafił ciągnąć ten zespół. Był takim indywidualnym piłkarzem w sumie, który potrafił wskrzesić czasami w najgorszych sytuacjach ten zespół. Natomiast ja uważam, że no zespół został ten sam. Powiem więcej, w okresie zimowym wzmocniliśmy go dwoma obrońcami. Oczy to prawda Adaś Wyszyński, ale no z racji tej, że już i wiek, i odległość między Oleckiem a Białą Piską była zbyt duża. No i uważam, że transfery, jeżeli chodzi o obronę, jest bardzo dobre. Natomiast no niestety brakuje nam siły rażenia. Nie mogą się odblokować napastnicy. Nie wznowił treningów Błażej Gutowski, no ale to jest oddzielny temat. Wybrał piłkę halową, też nic na siłę. I trener nie zgłaszał, że będzie nam potrzebny jakiś napastnik w okresie wiosennym. Natomiast no tutaj kuleje ofensywa. Dlatego też uważam, że tych wyników też nie ma z tego powodu. Co skłoniło pana, by inwestować swoje niemałe pieniądze w klub z Gajewskiej? Kolejne ciekawe pytanie, ale bardzo prosta odpowiedź. Ja się urodziłem prawdopodobnie z piłką. I całe życie to piłka, pasja. Chyba pasja do piłki. Sam grałem, mój tata był prezesem, co prawda to Polonia, Litwa, Warmiński, tamte tereny, tam się urodziłem, tam się wychowałem, tam grałem w piłkę. Natomiast dlaczego na przykład Znicz Biała Piska nie ma do Łupisz, bo to uważam, że to by było ciekawsze pytanie.
Uważam, zresztą to niejednokrotnie mówiłem na ten temat w mediach, że ludzie, którzy tutaj pracują, pracowali też, bo niektórzy już nie pracują, nad czym ubolewam, z tymi ludźmi można zrobić dużo. No i zrobiliśmy, przez 9 lat zrobiliśmy trzecią ligę i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o powiat, powtarzam, o powiat Piski, bo niektórzy tego nie potrafią rozgraniczyć, a jest to powiat Piski, nie tylko gmina Białapiska, gdzie powinno wszystkim zależeć, żeby był w tym powiecie zespół trzecioligowy. To niestety widać czasami tak trochę po macoszemu, jak nas traktują media, gazeta Piska, no mniej tygodnik Piski, bo tam bardzo fajnie Łukasz Szymański pisze. Natomiast gazeta Piska to w ogóle o nas nie pisze, oni przedrukowują czasami tylko i no wiadomo, najlepsza jest ta klasa albo B-klasa, nie? Trzecia liga, to przy okazji. I to tyle, to tak jak powtarzam, to jest moja pasja i pewno się to nie zmieni, aczkolwiek po ostatnich występach, nie tyleż sportowych, ale po pewnych rozmowach tutaj z kibicami, nawet co niektórzy są członkami zarządu, po prostu no, zaczynam się pomału zastanawiać, bo ja powiedziałem jedno, to może to być pasja, natomiast ja nigdy nie będę walczył. To co ma mi sprawiać przyjemność, również i kibicom, jeżeli tego nie będzie, że to będzie sprawiało przyjemność, to na pewno sobie potrafię powiedzieć, że mój czas się skończył w klubie Białapiska i powiedzieć do widzenia. Nie widzę problemu. Najbardziej udany transfer do naszego klubu? Ciężkie pytanie. Kolejne ciężkie pytanie. Transferów było trochę, powiem szczerze, żaden transfer nie jest taki, który byłby trafiony w 100%. To znaczy, jak dochodzi do sfinalizowania transferu, to wydaje się, że no to jest właśnie ten właściwy transfer. Natomiast po pół roku czy po roku okazuje się, że no niestety gdzieś tam się zaczyna albo kontuzja, albo zawodnik trochę inaczej zaczyna grać niż grał jak przyszedł do nas. Powiem szczerze, no ostatnie transfery Marcin Denert, Olek Lipowski, uważam, że to są trafione transfery, jeżeli chodzi o ten okres zimowy. Doszedł do nas Szymon Tutes, który miał przerwę dosyć długą, będzie mu ciężko. No ale ja myślę, że jest młody chłopak i jeżeli tylko będzie chciał, też może być wzmocnieniem. Natomiast transfer, ja uważam, że no, tu był taki człowiek, którego wszyscy pamiętamy. Tomek Tutas, który no, ja uważam, że przydałby się na pewno w tej chwili. A być może jakby go nie było, to do tej chwili może by nie doszło do czegoś takiego, prawda? To był chyba... Tylko, że to nie był transfer. Tomek Tutas przyszedł do nas po prostu od tak sobie ze starych juch i tutaj zaczął z powrotem kontynuować swoją karierę. A wiadomo, jak się skończyło w tej chwili w Igrach Suwałki i ma realne szanse na pierwszą ligę w tej chwili, prawda? Także nie widzę jakiegoś super indywidualnego transferu w tym klubie. Wszystkie transfery były lepsze i gorsze i pewno takie będą w dalszej przyszłości. Druga liga, cel możliwy do zrealizowania na przestrzeni kilku lat? Na pewno, tylko trzeba sobie powiedzieć, czy wszyscy będziemy chcieli, bo na dzień dzisiejszy awansowaliśmy po tylu latach do trzeciej ligi i powiem szczerze, że pół roku i po pół roku no, jest taki okres, jaki jest w tej chwili. Są porażki i niektórzy nie potrafią się pogodzić, albo nie potrafią się zachować, jak są porażki. I to też trochę tak demobilizuje do dalszego działania, aczkolwiek ja jestem człowiekiem ambitnym i jeżeli będzie tutaj atmosfera, będzie to, co jest, że otrzymujemy pomoc od władz, buduje się ten stadion, modernizuje się ten stadion, to małymi kroczkami można w tym kierunku pomalutku iść. Ale na dzień dzisiejszy nie ma o czym rozmawiać z tego względu, że za 2 lata, w następnym sezonie będzie reorganizacja trzeciej ligi, prawda? No i uważam, że za 2 lata można będzie walczyć o tą nową trzecią ligę. Bo nowa trzecia liga będzie praktycznie drugą ligą na dzień dzisiejszy.
I tam, tak. Owszem, jeżeli będzie tutaj atmosfera, jeżeli będą ludzie chcieli w tą piłkę się bawić, tak jak się bawili do tej pory, i, no, i nie ukrywam, że ktoś jeszcze przyjdzie do pomocy do tego klubu, bo już w trzeciej lidze parę osób ciągnie ten klub i no zresztą to wiadomo, kto ciągnie, to jest po prostu garstka ludzi. To jest garstka ludzi, która jest ochroniarzami, spikerami, pomocą medyczną, wszystkim kołami, prawda? No a druga liga, no, czy trzecia nowa liga po reformie, no to już jest duże wyzwanie. Ja uważam, że na dzień dzisiejszy z tej trzeciej ligi, która jest, to infrastrukturę, poziom, który pozwala wejść do drugiej ligi, to ma tylko i wyłącznie Sokół Ostróda i nie więcej. Sportowo troszeczkę odstają, ale na dzień dzisiejszy odstają, aczkolwiek i uważam, że i pod względem sportowym oni tę ligę wygrają i życzę im wszystkiego najlepszego, żeby awansowali do drugiej ligi, bo przynajmniej jedna drużyna z trzeciej ligi będzie mniej spadała. Także to wszystko. I ostatnie pytanie. Na koniec w poniedzielnym meczu, to ostatni gwizdek, by można było się utrzymać. Przed nami 5 spotkań, które zapewne zdecydują o utrzymaniu Znicza w trzeciej lidze. To znaczy, aż tak bym tego nie nazwał, że to jest mecz o życie. Natomiast jest to kolejny mecz za, no, jak nie 6, to 9 punktów. Bo tak jak na wstępie mówiłem, jest taki ścisk w tej chwili na dole i jeszcze nie wiadomo, ile drużyn spadnie do końca, bo mocno walczy Olimpia, Elbląg, żeby nie spaść z drugiej ligi. No i w tym momencie będzie albo 6, albo 7 spadać. Jest w tej chwili bardzo, bardzo wąsko na dole. I my musimy w tej chwili do każdego meczu podchodzić i grać o całą pulę. Ja uważam, że po tej ostatniej rozmowie, którą przeprowadziliśmy w poniedziałek, mieli trenować we wtorek, myśmy specjalnie zrobili spotkanie w poniedziałek, ja uważam, że zespół wie, o co chodzi i że podniesie rękawicę. I tego im życzę, bo czy my wygramy, czy my zremisujemy. Ja uważam, że jest jeszcze 9 kolejnych, bo to z tego co się mówi, chyba 10 zostało. I w każdym meczu nie jesteśmy na straconej pozycji. Czy to jest Płomieniał, czy to jest granica ostatnia. Ja uważam, że trzecia liga jest tak wyrównana, co zresztą pokazało już na wstępie rundy wiosennej, prawda? Płomień zremisował z Działdowem, my zremisowaliśmy z Działdowem, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Także liga jest bardzo wyrównana, a trzeba zbierać punkty i tylko sobie tego życzyć, żebyśmy po prostu jak najmniej nerwów zostawiali na trybunach, żeby ten zespół punktował i w miarę szybko zapewnił sobie utrzymanie w trzeciej lidze, a później będziemy myśleli dalej, czy trzeba się wzmocnić. Powiem tak, to jest pierwszy rok, nasz pierwszy rok w trzeciej lidze, aczkolwiek to jest najcięższy rok w nowej lidze. W czwartej lidze nie było ciężko, w czwartej lidze byśmy poszli za ciosem, mieliśmy taki zespół, gdzie mogliśmy sobie spokojnie walczyć, walczyliśmy w czubie, na drugi rok weszliśmy do trzeciej ligi. Natomiast w trzeciej lidze, tak jak mówiłem na samym początku, chciałem, żeby zespół w środku tabeli zajął miejsce. Co jest realnie jeszcze możliwe, prawda, przy tych punktach. Oby się to sprawdziło i obyśmy na koniec 5 czy 4 czerwca powiedzieli sobie, że jesteśmy w środku tabeli. I to wszystko. Naszym dzisiejszym gościem był prezes Znicza Białowieska, Jacek Jankowski. Dziękuję.